Mądry wywiad RMF FM. Szef Małopolskiej Platformy, członek zarządu PO, Ireneusz Szajs. Dzień dobry, witam. Witam, dzień dobry. Bardzo premier zrugał marszałka w środową noc? Ja wiem, czy zrugał premier. Myślę, że w środę... Może cała partia rugała schetynę. W środę odbyła się rzeczywiście bardzo szczera rozmowa najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej. I ja od 2005 roku, kiedy jestem w polskim parlamencie, tak szczerej rozmowie nie uczestniczyłem. Rzeczywiście. Ale szczera, bolesna, trudna i... Szczera, twarda, rzeczywista. Taka jak w Platformie do tej pory funkcjonowała, ale być może od jakiegoś czasu najważniejsze osoby w partii, czyli szefowie regionów, nie mieli okazji do tego, żeby podsumować funkcjonowanie jakiejś opinii wewnątrz partii, które były pokazywane na zewnątrz w ostatnich tygodniach. Panie pośle, ale ta szczera rozmowa... Uważam, że to jest okej, żeby Platforma debatowała wewnątrz. Ale to była raczej połajanka i napominanie Schetyny, czy starcie i wojna? Wie pan co, ani to, ani to. Ja uważam, szczera rozmowa pokazuje, tak, że i pewnie było trochę emocji, i pewnie było trochę twardych słów, ale polityka przecież z twardymi nieraz słowami się kojarzy i uważam, premier że... mówił marszałkowi o nielojalności i o politycznym błędzie? Jakim była takich krytyka słów, zachowań rządu po raporcie MAK? Takich słów, jak pan mówi, pan premier nie używał. To ja uważam... Używał? Jakie były słowa klucze w tej premier dyskusji? Przede wszystkim słuchał opinii członków zarządu. I muszę panu powiedzieć, że jak mam coś uchylić więcej, bo widzę, że pan redaktor by chciał przed słuchaczami, to mogę powiedzieć, że blisko 20 członków zarządu zgodziło się z jakimś wspólnym mianownikiem. Postawiło jakąś wspólną tezę. No tyle mogę powiedzieć. Ale jak ta wspólna teza brzmiała? Schetyna popełnił błąd? Ja uważam, że popełnił błąd, bo do tej pory nawet on przez ostatnie lata, kiedy gdyby zdobywałem swoją pozycję w Platformie Obywatelskiej, to on mnie uczył i przestrzegał, że o trudnych sprawach nawet debatujmy wewnątrz, a na zewnątrz bądźmy wspólnie, przekazujmy wspólny komunikat, bo to w polityce jest ważne, bo inaczej to ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę Platforma mówi, a myślę, że wielu z nas uznało, że Grzegorz Schetyna nie zauważył jednej rzeczy, że debata o to, kto jest liderem tej partii i w jaki sposób władze Platformy decydują o pewnych kwestiach, zostało to ustalone rok temu, kiedy dokonywały się wewnętrzne wybory w Platformie Obywatelskiej. I liderem jest Donald Tusk. Jest liderem Donald Tusk i jest określony zarząd partii. I trzeba się podporządkować jego wyrokom i jego decyzjom. Nie, nie. Trzeba po prostu umieć rozmawiać. A wierzy pan, że to wszystko służy Schetynie? Bo tak się mówi w politycznym świecie. Tak nieżyczliwi marszałkowi mówią, że ta krytyka między innymi służy Grzegorzowi Schetynie do obalenia premiera? Jeśli nie teraz, to po wyborach. Panie redaktorze, życzliwi czy nieżyczliwi? Nieżyczliwi Schetynie, tak mówią. Ale ci, którzy w jakiś sposób oceniają to, co się dzieje. Czy mówi pan o działaczach? Mówię o działaczach, mówię o pogłoskach, mówię o spekulacjach, jakie w Platformie krążą. Ja uważam dziś, że nieżyczliwi Schetynie uważają, że oceniają, że to, co się dzieje dzisiaj, to, co wokół niego jest dla niego korzystne. Tak nieżyczliwi uważają. Nieżyczliwi Schetynie. A uważa pan, że rzeczywiście Schetyna gra na jakiś układ powyborczy, w którym to on będzie premierem? Tego w tej rozmowie wewnętrznej mi brakowało, tego określenia jakiejś strategii, bo jako jeden z liderów Platformy Obywatelskiej miał w środę prawo Grzegorz Schetyna do określenia pewnego poglądu na to, w którym kierunku powinniśmy iść, ale myślę, że jeszcze rozmowy nie dokończyliśmy. Być może na kolejnym zarządzie taką wizję Grzegorz Schetyna przedstawi. Ja powiem panu, co ja słyszałem o tej rozmowie, że było bardzo twardo, że premier był bardzo rozżalony, bardzo zdenerwowany i bardzo twardo mówił Grzegorzowi. Nie był rozżalony
i zdenerwowany, bardziej spokojny i bardziej wsłuchiwał się w głos tej demokracji Platformy. Ale też mówił Grzegorzowi Schetynie, pamiętasz Grzegorz, co stało się z ludźmi, którzy byli nielojalni. Pamiętasz, co stało się z Piskorskim, pamiętasz, co stało się z Balaszem. Nie, inaczej mówił. Inaczej mówił, nie mówił to w tym kontekście, te nazwiska padły, ale to było w innym kontekście, że ja uważam, że akurat w sposób nieuprawniony spłyca się jak gdyby ten przykład do tego, żeby pokazać, jak to krwawy jest Donald Tusk. A nie jest krwawy? Niech pan mi przypomnie sprawę na przykład Pawła Piskorskiego. Czy Platforma wtedy popełniła błąd? Czy podjęła dobrą decyzję? Znaczy, transparentną. Nie chcę wracać do historii. Znaczy, śmieszne było to, że akurat Paweł Piskorski został z Platformy usunięty za coś, co było stosunkowo jak dla polityka nie najgorszym sposobem zarabiania pieniędzy. Że mnóstwo innych kontrowersji wokół Pawła Piskorskiego uszło mu płazem, a wyrzucono go za to, że zasadził las. To nie, było nieprawda. Nieprawda. Jest zawsze polityk buduje sobie opinię o samym sobie. I myślę, że w przypadku Pawła Piskorskiego wtedy przekroczył pewną granicę. Grzegorz Schetyna tej granicy nie przekroczył na razie. No wie pan co, jak gdyby przekroczył, no to wiadomo, byłoby sprawą, że i pewnie ten zarząd skończyłby się jakimś wnioskiem. A nie skończył się takim wnioskiem, a skończy się wnioskiem o wyrzucenie z partii Jarosława Gowina, bo i takie głosy słyszę z Platformy. Nie było żadnych wniosków końcowych po tej dyskusji naszej wewnętrznej. Nie zdążyliśmy, pan pamięta, że potem udaliśmy się do Gdańska na pogrzeb ojczyma pana premiera. Obronicie Klicha dzisiaj? Ja myślę, że tak. Tylko po to, żeby dać mu możliwość podania się później do dymisji? Nie po to. Ale głównie po to. Znaczy, żeby honorowo był w stanie odejść, tak? Ja myślę, że wczoraj wystąpienie pana Ludwika Dorna pokazało nam wszystkim w parlamencie, że nie ma tak naprawdę dzisiaj argumentów na to, żeby Klicha odwołać. Ale nie uważa pan, że dni Klicha w resorcie są policzone? Ja uważam, że dla Bogdana Klicha rzeczywiście sprawa polskiego raportu jest kluczowa i o tym pan premier wczoraj mówił. Weźmie go pan na senacką listę Platformy w Krakowie? Nie wykluczam. Ale też nie przesądza pan? Nie wykluczam, nie przesądzam. Chciałbym. Chciałby pan... Chciałbym, jako bardzo dobrze oceniam doświadczenie. Że chciał pan, żeby Klich wystartował do senatu z Krakowa. I doceniam jego pozycję w środowisku krakowskim. Ireneusz Raś, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.